To fantastyczny człowiek. Przystojny, jest bardzo inteligentny i posiada bardzo duży zakres wiedzy. To jest cudowny człowiek, który odmienił moje życie. Jest symbolem dla naszego miasta. Ach, zawsze chciałabym mieć takiego przyjaciela, bo on jest taką miłą postacią. Rozwesela wszystkich przechodniów. Rozjaśnia mój dzień. Zawsze, gdy go widzę, taki banan pojawia mi się na twarzy. Jest bardzo miły. Naprawdę wiele ludzi go lubi. Jest bardzo miły. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Moje nazwisko Roman Wiśniowski. Jestem z Tarnowa. Zainteresowania moje, no po prostu ja mam dużo zainteresowań. Kocham ludzi przede wszystkim. Toruń ma swojego Kopernika, Gdańsk, Neptuna, a Tarnów Romana. Ikonę naszego miasta zazwyczaj można spotkać w okolicach ulicy Wałowej i Krakowskiej, gdzie swoim pozytywnym nastawieniem do życia poprawia humor mieszkańcom. A gdzie pan chodził do szkoły? Ja chodziłem na początku do szkoły konopnickiej, do trójki. A później, no, nie miałem dużego wykształcenia i jakoś poszło do przodu. Chodził pan do szkoły średniej? Nie chodziłem do szkoły średniej. Po prostu mama mi zmarła i przerwałem. I czym się pan wtedy zajmował? A wtedy człowiek zaczął żyć. Tatu mi zmarł, jak miałem 7 lat, a mamusia mi zmarła, jak miałem 16. Więc życiem po prostu, starałem się po prostu żyć. Każdy grosz do grosza i człowiek jakoś żyje. Nie chodzę do opieki społecznej po pieniądze, no bo po pierwsze wstyd, a po drugie, no mam te zdrowe ręce, więc jakoś sobie radzę i no po prostu jakoś człowiek żyje i to zostało z dawnych czasów, no. Nawet wszyscy mi mówią, no ty, Romek, dobrze radzisz, no. Ja wiem, no dziękuję Bogu, że mam zdrowie, bo to też się liczy. Czyli utrzymuje się pan z dorywczych prac? Tak, dorywcze prace, takie po prostu, no, czasami zbieranie tego, tamtego i jakoś, no, po prostu skromnie żyję. Skromnie żyję, no, czasami mnie pies ogrzewa i kot nawet. No, ale daję sobie dziękować Bogu, nie choruję nigdy. Naprawdę nie choruję nigdy, jakoś po prostu, no, ja wiem, no, może bardziej się czuję niż ci ludzie w kaloryferach. Ja w domu mam w zimie, mogę powiedzieć tak szczerze, żeby nie skłamając, 6-7 stopni ciepła. Przychodzę do kuzynki, ona jest 25 stopni ma w domu, ja się duszę tam. Ja tam siedzę u niej 5-10 minut, ja się duszę. Ja po prostu się już przyzwyczaiłem do tego, można powiedzieć, klimatu. No jest czasami, no, ciężko, no bo jak na polu takie zimno i... Ale po prostu, ja wiem, krew lepiej krąży i człowiek się po prostu, ja wiem, no... No wiem, że ludzie jak to usłyszą, to nie chcą tak żyć jak ja, ale... Do wszystkiego się trzeba przyzwyczaić, bo różnie, nie daj Boże, może być. Rodzice dawali nam wszystko, a czy mnie teraz się po prostu powodzi? Też się nie powodzi. Nie kradnę. A nieraz jest ciężko. Czasem jest wstyd, był taki czas, że i puszkę i butelkę wyciągłem ze śmietnika, ale po prostu po to, żeby żyć. Żeby czasem, rozumie ludzi na przykład, że się napiją. Ja się piwo też lubię napić. Z umiarem. To jest dla ludzi, to jest też potrzebne. Ale papierosów nie palę. Nie robię krzywdy nikomu. No ale jakieś wady mam, no na 100% i wiem o tym, ale zresztą ludzie mi dokładają jeszcze więcej. Bo mówię ci, czasem biorę buzek ze śmieci, biorę makulaturę i zaprowadzę ją do skupu. I żyję do przodu. I po prostu, no wiem, że dziewczyny młode patrzą, wstyd mnie czasami jest. Jak Boga kocham, wstyd mnie jest. Ale po prostu jakoś to robię, no żeby żyć jak każdy żyje. Ja nie miałem wózka, bo wózek kosztuje. Ale brałem taki śmietnik przewoźny. Normalnie co przewożą śmieci. Pytałem się wcześniej, czy to mogę. Roman, jak nie ukradniesz i dowieziesz w całości w kołach, nie ma problemu. I tak zacząłem tą makulaturę zbierać. Czasami cała noc nieprzespana, impreza na rynku, inni się bawią, a ja puszki, butelki, podchodziłem te, brałem. Chodziło się, no, brało się tą butelkę, puszkę, do tego skupu sprzedawało. No i no Józek mi bardzo pomagał, już teraz śpi nawet, no, zmęczony. To jest był mój bohater normalnie i najlepszy mój przyjaciel, on mi zawsze towarzyszył, bo człowiek jak jest z kimś, to dodaje
No znajdź dzisiaj kobietę, żeby ręka z ręką szła z człowiekiem. Wiem, jestem katolikiem, chociaż grzeszę czasami, ale jestem katolikiem. A kim pan chciał być, będąc jeszcze w szkole? Księdzem. Za młodych czasów, pamiętam sobie, chodziłem po domu, tato miał taki prasulec, składałem tam demonstrację, chodziłem opłatki takie kupować sobie. Po prostu tato się bardzo cieszył, ale potem jakoś mi to przeszło. A jak bywało z dziewczynami w pana życiu? Ja zawsze wolałem koleżanki. Zawsze się śmiali ze mnie, bo ja zawsze za koleżankami chodziłem. Tak i bardziej byłem za dziewczynami. Z kolegami to rzadko utrzymywałem kontaktu. Potem w starszym wieku miałem szkumpla takiego jednego, wyjechał za granicę w tej chwili, ale przeważnie to lubiłem dziewczyny jakoś. Bardziej z nimi się jakoś dogadywałem. No. A czy jakaś sytuacja szczególnie panu zapadła z pamięci? No miałem taką Aśkę w szkole podstawowej, też mama i nauczycielką była. I młody chłopak, jeszcze miałem ile wtedy? No 9 lat. Napisałem jej na lekcji, podobasz mi się, Asiu. Nauczycielka to wzięła i mówi, Romek, bierz się za naukę, a nie za dziewczyny. Ja byłem skromnym człowiekiem. Po prostu one mi się bardzo podobały, do tej pory podobają, ale po prostu byłem nieśmiały przede wszystkim. Czasami one mnie podrywały, ale byłem nieśmiałym człowiekiem. Zresztą mama mnie krótko trzymała. Zawsze mówiła, że Romek, widzisz, kobieta, to nie jest po to, żeby się zabawiać, czy to, czy tamto. To jest, widzisz, Romek, obowiązek. Weź się na naukę, weź się za pracę dobrą. No, słuchaj, zanurzysz się w kobiecie, przyjdzie dziecko, nie będzie kasy i kobieta cię nie będzie, jeszcze alimenty będziesz płacił i ani kobiety nie będziesz miał, ani dziecka. Pamiętaj, to nie jest taka prosta sprawa. No. Byłem stały w uczuciach, miałem dziewczynę jedną, chodziłem z nią 8 lat, ale nie wyszło z tego, bo po prostu byłem za szczery. A jej mama uważała, że stać tą córkę na lepszego faceta. No ale potem po 8 latach przyszła do mnie i powiedziała, że chciałaby ze mną mieć dziecko. Ale mnie po prostu, nie wiem, no odbiło wtedy i powiedziałem, słuchaj, jakbyś powiedziała, że mnie kochasz, że przyszłaś do mnie, bo tęsknisz za mną, to tak. Ale ja nie jestem próbówką doświadczalną, żeby... No i dobrze się stało, bo poznała chłopaka i miała z nim dziecko i odszedł od niej. Czyli może byłoby to samo. No nie wiem, no nie żałuję tego teraz. Nie żałuję, chociaż mi się bardzo podobała. Niektórzy mówią, że lata mi zniszczyła. Nieprawda, były to wspaniałe lata. Ja jej nawet nie krzywdziłem w życiu nigdy. No bo taka skromna, zawsze wierza do klasztoru chce. No nie wiem, czy chciała, czy nie chciała, skoro do tej pory nie poszła, to chyba nie wiedziała dokładnie, czego chce. A nigdy pan nie marzył o założeniu rodziny? Marzy człowiek, oczywiście, ale na to zawsze jest czas. Tato mój, jak mnie spłodził, miał 59 lat. No zmarł mi wcześniej, no. Ale po prostu zmarł na raka, no. Tak się nie każdemu przydarza, niestety. Mógł żyć dłużej, ludzie żyją, którzy mają 90, 80. W późnym wieku. Moja mama była młodsza dużo, bo 19 lat była młodsza, no. Ale jakoś tato się trzymał i taka kobieta go chciała. Ciężkie czasy były. Po prostu sytuacja taka była, że tato był z rodziny szlacheckiej. Mama była też. A w dawnych czasach takich ludzi to ciężko po prostu. Nie można się było pobierać jedni z drugimi. Takie były sytuacje i no nie wolno było. W tej chwili już prędzej, ale dawniej jakoś trzymali na to rękę, że nie można było, że no niestety, no na co z tego, no mam zaszczyt, że tato był taki sam, a co mi z tego jest w tej chwili? A nie ma pan rodzeństwa? Dwie kuzynki. Siostry i brata, tylko nie z tej samej mamusi. Zawsze jest matka jedna, a macocha już jest macochą, no. Ona mnie lubi, powiedziała mi kiedyś, Romek, ja do ciebie nic nie mam, bardzo cię lubię, ale Romek, no patrz inaczej, no. No patrz inaczej, bo nie jestem z tej samej mamusi. Lubimy się, czasem się pokłócimy, może i dobrze, a może dlatego, a może mamy podobne charaktery, nie wiem. Czasem się pokłócimy, ale to już nie ta sama mama. Ale powiedziała mi kiedyś w życiu, Romek, tobie będzie dobrze. Zobaczysz, Romek. Na początku mi powiedziała, w nerwach, niepotrzebnie się urodził. Jakbyś się urodził, w innej rodzinie byłoby ci lepiej. Musiało być dla pana bardzo smutne. Było bardzo smutne to dla mnie. Ale potem popatrzyła mi i mówi, Romek, zobaczysz, będzie dobrze. A gotuje pan sam w domu? Tak, ja lubię gotować. Po prostu jakoś skromnie, z byle czegoś, ale po prostu jakoś sobie, no z byle czegoś można coś zrobić, no.
to makaron, to tamto, no i po prostu, no ja po mamie to mam. Zresztą ja pracowałem, jak to można powiedzieć, u pani Teresy Sajdakowej w kuchni, pracowałem w 9-1 jako pomocnik kucharski, tutaj u Hasoniego Araba na Wałowej robiłem rok jako pomocnik kucharski i nie mam tego zawodu, ale świetnie mi to szło i po prostu, no potrafię to zrobić. A dlaczego pan nazwał psa Józek? A miałem kuzynkę. To jest mojej kuzynki córka. No i tak jakoś, pamiętam jak go znalazłem, jakoś tak byłem u nich w domu. Ona ma Magda, już 19 lat ma, już pannica. No i po prostu pytam się jej, Madziu, jak nazwać tego swojego Gargamela? Zacząłem się śmiać. A ona mówi, wiesz co wujek, nazwij go Józek. No i został Józek, no i to jest bardzo mądry pies, naprawdę. On po prostu jest tak wychowany, zresztą on był bardzo podobno bity. I dlatego ma to puzdro, bo jak zobaczy pijaka, to go chwyci. Ja miałem już kłopoty, no. No złapie go, jak, znaczy jeszcze nie zaczyna z nim, ale jak pijak zacznie z nim, albo ktoś go kamieniem, no złapie. No złapie normalnie i ja dlatego tylko, ale nic mu się nie dzieje, no. To jest przemądra psinka, no. A jak z tresurą u niego? Józek! Józek, jak kochasz pana? Jak kochasz pana? Pokaż, pokaż. Jak kochasz pana. Z drugiej strony. Józiu. Józiu, pies zdech. Józio! Józio! Hej! 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 Siad! Siad! A jakby się pan zdenerwował i chciał mi zabić? A kochasz pana? Bardzo kochasz pana? Pan się nie denerwuje, nie będzie bił Józia, nie będzie bił Józia. No, już, spoko. Bardzo mądry. A jak długo panu zajęło wytresowanie go? Proszę pana, ja go znalazłem, jak miał 3 miesiące. To był taki piesek, naprawdę ktoś go wyrzucił. Był bardzo inteligentny pies, zauważyłem to. Jak człowiek się czegoś nauczy, to pamięta to już do śmierci. No, no wiesz, taki wysokie góry i odziane lasy. Jako rad na was patrzę, a wspominam te młodsze czasy, które tu zostały. Kiedy człowiek mało dbały, gdziem potem nie był, czego mnie skosztował. Jarzem przez morze głębokie żeglował, jarzem Francuzy, ja Niemcy, ja Włochy. Jarzem nawiedził nawet sybilijskie lochy. Dziś żak spokojny, jutro przepasany, no miecza rycerz, gdzieś między dworzany, w pańskim pałacu zasiądzie cichy ksiądz w kapitule. Taki był Proteus, mieniąc się to w smoka, to w deszcz, to w barwę obłoka. Dalej, dalej srebrny w głowie nici, a ja z tym trzymam to, co w czas pochwyci.